Cześć, w tym nagraniu pokażę Ci, w jaki sposób zarządzać zaproszeniami na spotkania, które otrzymujesz na swoją skrzynkę pocztową. Sam mechanizm pozwala w efektywny sposób zarządzać czasem, planować spotkanie i komunikować się w kontekście takich spotkań, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Oczywiście idealnym miejscem do tego typu czynności jest kalendarz, czyli integralna część Twojego Outlooka. Niezależnie od tego, czy korzystasz z wersji desktopowej, czy tak jak ja teraz z wersji przeglądarkowej. Czy też z telefonu, proces będzie wyglądał bardzo, bardzo podobnie. To co teraz widzisz, to mój kalendarz. Przełączmy się teraz na skrzynkę pocztową, i w niej widzę dwa nowe maile. Dość szczególne, ponieważ, jak pokazuje ikonka kalendarza w prawym górnym rogu każdego z nich oraz przycisk potwierdzenia, są to właśnie zaproszenia na spotkanie, które otrzymałem od jednego z moich współpracowników. Spójrzmy na pierwsze z nich. Jestem zaproszony na spotkanie. Widzę dokładnie termin tego spotkania. Widzę także ewentualne przypomnienia na moje spotkania w kalendarzu, więc outlook będzie dbał o to, żeby przypominać mi o takich wydarzeniach. Natomiast zanim do nich dołączę, warto oczywiście podjąć decyzję, czy w takim wydarzeniu będziemy brali udział. Jest to niezmiernie ważne nie tylko dla organizatora takiego spotkania, którym jest w moim przypadku Debra, ale także dla wszystkich. Uczestników i innych osób zaproszonych na to spotkanie, bo jesteś w stanie na bieżąco kontrolować, kto na takie spotkanie jest zaproszony i jakiej odpowiedzi udzielił. A odpowiedź może być bardzo prosta. Najczęściej będziemy się po prostu na takie spotkania zgadzać lub je odrzucać. Stąd odpowiedzi tak i nie, które widzę w górnej części mojego okna. Mogę także dodatkowo odpowiedzieć organizatorowi takiego spotkania jakąś dodatkową wiadomością. Szczególnie jest to ważne, gdy odrzucasz takie zaproszenie. Dokładnie analogicznie będzie to wyglądało w przypadku potwierdzenia swojej obecności, ale czasami zdarza się, że nie wiesz jeszcze, czy będziesz w stanie w takim spotkaniu uczestniczyć, w tym celu możesz użyć przycisku być może. Innym, inną sytuacją może być sytuacja, w której chciałbyś uczestniczyć w takim spotkaniu, ale nie pasuje ci jego termin. W okluku bardzo prosto możesz zaproponować inny termin, korzystając z przycisku trzech kropeczek i wybierając odpowiednią Opcja. Zaproponujmy zatem inną godzinę rozpoczęcia tego spotkania. Na bieżąco widzę także informacje o dostępności pozostałych uczestników. Godzina 18 to strasznie późna godzina, więc spróbujmy przesunąć to spotkanie troszeczkę wcześniej. Gotowe. Możemy też dodatkowo, co jest zawsze jest dobrym pomysłem, napisać dwa-trzy słowa uzasadnienia takiej prośby. I tyle. Prawda, że jest to proste. Na koniec całe piękno tego mechanizmu polega na tym, że każda osoba uczestnicząca w nim te informacje ma odzorowane w swoim kalendarzu, który, chociażby tak jak widzisz teraz na moim ekranie, będzie przypominał o zbliżających się spotkaniach. Jeżeli jest to spotkanie online, to dosłownie jednym przyciskiem myszy możemy też do niego dołączyć, korzystając z Teamsów. Podsumowując, korzystaj z kalendarza, odpowiadaj na zaproszenie na spotkania. Podniesie to zarówno Twoją efektywność, jak i efektywność nie tylko organizatorów takich spotkań, ale także osób, które w nich uczestniczą. Ja, jak widzisz, mam za chwileczkę kolejne spotkanie, więc zostawiam Cię z Twoim kalendarzem i do następnego razu.